Teżka zatkana w obu kierunkach. Policja zamknęła co prawda wyjazd na obwodnicę dla ciężarówek, ale na razie sytuacja niewiele się poprawiła. Nasz wóz satelitarny zaparkował się w okolicach węzła Karczemski. Jest tam Sebastian Kwiatkowski. No, witam serdecznie, byliśmy w Wrocławiu. Chciałem wjechać, bo spacerował w dół do Oliwy, ale droga jest w swoim miejscu, można powiedzieć, do Osowej. Kolejka ciągnie się, od Osowej już ciągnie się kolejka na piechotę. Zdecydowanie byłoby szybciej. Pojechałem więc w kierunku Gdańska na obwodnicy Trójmiasta. Korek w stronę Gdyni ciągnie się zaraz za Obtarnią, więc nadal aktualna jest sugestia odnośnie zjazdu z trasy od strony Łodzi Justa Słowackiego w Matarni. Jeżeli chodzi o stan nawierzchni, no to albo jezdnia jest pokryta zajeżdżonym śniegiem, albo czarna w stadzie kół, to już jest nieźle, ale miejscami tak, że prawy pas wygląda jak pole śniegowe. My sami przy 30 na zjeździe z obwodnicy na Kartuszką wpadliśmy w lekki pościg. Cały czas sypie, chociaż mam wrażenie, że odrobinę mniej, niemniej jednak warunki są wciąż po prostu trudne. Przez cały dzień do tego silnie powieje wiatr, a zima nie odpuści co najmniej do piątku. Wracając więc po południu z pracy, także proszę przygotować się na powtórkę sytuacji z poranka. Kolejny autopilot minuta przed 14. Dziękuję za liczne telefony i SMS-y w sprawie dróg. Miłego dnia. Do usłyszenia. Bezpiecznej jazdy życzy sponsor autopilota, deweloper Solid, organizator sobotniego dnia otwartego. www.85mosty.pl Tutaj szpitala po wypadku autobusu przewożącego kibiców Lechii Gdańsk w stanie 12 dni w określonej jest jego ciężki. Przypomnę, nad ranem pod Włocławkiem zginęły dwie osoby, potem jak pojazd